Co to było? Co to było? Kurwa, tuszkan. Za to tu. Tutaj, widzę go. Dobra. Widzę snorka. Cholera, gdzie one są? Wewnątrz. Okej. Nie ma go. Jest tutaj. Uciekł. A może nie uciekł? Nie wiem. Kurde, ja mam taką nerwówę teraz, ludzie tutaj, że to bajeczka. Cholera. Jeszcze gdybym nie pudłował. Dobra, jeden mniej. Gdzie jest ten drugi? A się złamał. Gdzie on polazł? Okej, olejmy go na razie. Zobaczmy, wybadajmy w końcu ten pokój do choroby. Zamknięte. Shit. Przydałyby się bateryjki, szczerze mówiąc. Czy tu jakiś skarb będzie? Nie. Bateryjki, bateryjki. Nie. Po co ja tu idę? Tak, to miejsce jest zdecydowanie znajome. Każdy z nas je prawdopodobnie rozpoznaje. Ta lokacja już była użyta. Gdzie nie gdzie. Wysokie napięcie. No i dobra. Zerknijmy najpierw do tejże konsoli. Totalne nic. Ten tam jeszcze ryczy. Okej, sprawdźmy sobie w takim razie pięterko. Nie no, ze światłem, przecież nie będę was zamęczał tutaj. Granie bez światła to jest... Oj, na YouTubie oglądanie takiego filmu to po prostu morderstwo dla oczu. Nie! Dobra, wyszedłem, wyszedłem. Sprawdzamy najpierw lewika. Kurwa, lewik wysoko bardzo idzie. Dobra, zdepiłem się gdzieś. No okej, w takim razie badamy. Badamy. Skoro się zdupiłem, to sprawdźmy, bo ta lokacja, jasne, jednoznacznie kojarzy się nam tylko z jedną rzeczą, ale różni się istotnie od tego, co, jak znamy tę lokację. O, drzewo. Niesamowite. Dobra, z drzewa się porozglądamy trochę po okolicy. Co to tu pta? O ty gnojku. Padł. No i elegancko. Dorzucić ammo. Już mi się prawie kończy. Wow, zobaczcie, to drzewo w ogóle się rusza tak jakby.
niesamowite. Ale mi się to podoba. Fizyka po prostu ciał jest genialna. No dobra, czyli możemy zeskoczyć na dół. Możemy zeskoczyć na dół. Co poziom niżej. Czy tu coś będzie? Tunel. Exploring. O kurwa, gdzie ja się wdupiłem? Jeszcze tutaj są snorki. Tutaj. Dobra, nie widzę. What? Spadłem. Dobra, jak ja spadłem? Dobre pytanie. Ciekawe, czy na to można się wbić. Potężne urządzenie, naprawdę potężne. Kurwa, operować coś takiego. Ja pierdyle. Zobacz jak... Jezu, kurwa, jaka kopara. Masakra po prostu. Wow. W każdym razie zerknijmy tutaj. W ogóle wybadajmy całość tego terenu, zanim pójdę dalej, bo prawdopodobnie trzeba wejść na samą górę. Trzeba wejść prawdopodobnie na samą górę i tam po drabince się wdupić jeszcze. Padł. Okej. Chyba padł. Kto ty jesteś? Wyglądasz mi na zombiaka trochę. Trochę bardzo. I to niesamotnego zombiaka. Dobra, idziemy się zabawić w takim razie z nimi. Ja sobie z chęcią powalczę. Hejka. Może w takim razie... Pistolet. Może w takim razie pistolecik. 6. Musimy dać radę. Wow. Chlebek. Hej. Jeden mniej. Elegancja. Kurwa, w ogóle z amunicją teraz coraz gorzej tutaj u mnie. Jezu, jaka morda. Dobra, jeden mniej. Shit. Pięknie. Wow, ammo. Dobra. Czyli co, trzech ich zostało? Piękna sprawa. Wracać. Jest. Padł. Dobra, ty udajesz, nie? Shit. Kurde, jeszcze kaszel mnie złapał. Yeah!
Mamy to. Czy coś zostawili nam w spadku? Chyba nie. W ogóle jakie dziwne ubrania wszyscy nosili. Za życia. Tak. Dobra, idziemy zerknąć za te drzwi. Pucha. Kurwa, ale tu ciemno. To jest masakrycznie ciemno. Czego ta ściana na czerwono jest zaznaczona? Snorek? Nic. Dobra, mamy następny korytarzyk i mamy jakiś dźwig jeszcze. Kurwa, jakieś ammo by się przydało. Pusto. No, dawaj, dawaj. Poważnie. Nic nie ma. Co tam jeszcze się kurde odzywa? Halo, halo. Tam coś jeszcze się odzywało? Czy mi się wydawało po prostu? Długi ten korytarz. Aha, już, dobra. Nie, już nic się nie odzywało. Już przesłuchy mam. Dobra, zerknijmy sobie z tej strony jeszcze na wszelki wypadek. Do końca wybadamy ten teren. Stąd chyba przylazłem. Zamieszki na wysypisku. Dobrze wiedzieć. No dobra, czyli generalnie wszystko tutaj zostało sprawdzone. Wszystko sprawdzone oprócz tego dźwigu, ale na niego... Czy jest na niego sens wchodzić? Cholera, znacie mnie ludzie. Ja nie darowałbym sobie. Nie zasnąłbym po prostu. Halo. Nie zasnąłbym, gdybym nie sprawdził tego. Najpierw tutaj zerknijmy. Tylko co to nam da? F6. F6. Że niewiele. Nic. Spać? O Boże. Nie mam śpiwora nawet. Śpiworu. Holender, będą zawroty głowy w takim razie. A jak stąd wyjść teraz? Dobra, udało się. Teraz byle, kurczę, sprawdzić wszystko. No jeszcze słyszę jakieś potwora do choroby. Mówcie, co chcecie, ale jeszcze coś tutaj mi baraszkuje. Dobra. Tutaj chyba raczej nie będzie znajdziek. Come on. Dobra, nie da się. Trawy. A tak niewiele brakowało.
No to dobra, teraz idziemy już chyba we właściwym kierunku i mam nadzieję, że nie spadnę znowu w głupim miejscu. Aj. A nie, dobrze. Tutaj. No, elegancko. Spróbujmy w końcu się wydostać z tego pierdzielnego miejsca. Została mi ostatnia bateria. I jeszcze kilka egzemplarzy Stalkera. Interesujące, ale nie o to mi chodziło do końca. A gdzie ta drabina na górę? Gdzie jest ta drabina do choroby? No nie, przeskoczyć nie przeskoczę. Shit. Aha, dobra. W złą stronę pobiegłem. Kurde, geniusz. Po prostu geniusz zbrodni ze mnie. Czy da się, damy radę coś otworzyć? Nie. Uah, taki kawał drogi. Dobra, ale przynajmniej wiemy, gdzie mamy iść. Co jest naszym celem. I uważamy na pułapki. Elegancko. Czyli teraz na tą drabinę. Dawaj. Jesteśmy już. Shit, bardzo blisko. Boję się spaść stąd. Dobra. Teraz, który tylko ten kierunek. Tylko i wyłącznie. Oh shit, to nie wygląda najbezpieczniej. Dobra, daliśmy radę. I czyżby ostatni etap? Chyba ostatni etap już, ludzie. Jest, to wyglądał jak stojący ludzie. Jeszcze jakąś ciekawostkę znaleźliśmy. Haha. No proszę. A już miałem lecieć bezpośrednio do wyjścia. Co to jest w ogóle? Wow. Nieźle jebło. Zaraz, zaraz. No, wygląda mi na to, że tu powinienem iść. Tja. Tutaj nic nie ma. Okej. Kurwa, muszę pamiętać, że bateria mi się już wykańcza. A ja sobie zwiedzam, jak idiota. F6-teczka. Dobra, czy to będzie ostatni etap, czy kurwa jeszcze się będziemy błąkać? Jeszcze się chyba będziemy błąkać. Padł. Świetnie. To ty, gnojku, dawałeś o sobie znać. I się zastanawiałem, gdzie to ryczy, kurde. Bateryjkę albo latarkę chociaż. Pełną latarkę. Przecież ten... Tak, tak, tak! Chcę! Jezu, ja chcę opuścić już to miejsce. To tak wypruło moją, kurczę, energię witalną, że nie
i jestem w stanie opisać tego, jak jestem zmęczony po tym etapie, w pozytywnym sensie. Naprawdę ciągłe napięcie. Imersja taka na maksa. W rzadko której grze można tak elegancko się wczuć. Znajdź drogę do Prypieci, wykonano. Naznaczone wojsko zostało zaatakowane przez siły Monolitu. Niedaleko twojej pozycji. Pośpiesz się, przyjmijcy mają przewagę liczebną i obawiam się, że stanie się najgorsze. Pomóż wojskowym.